metoda Knitted Caston, czyli tak zwana metoda dziewiarska. Zaczynamy tę metodę od wykonania pętelki zaciskającej, czyli tak zwanego slip knot. Tutaj mamy naszą nitkę, tutaj mamy ten luźny koniec, tutaj mamy tą nitkę, ona tutaj idzie do kłębka. Teraz, żeby wykonać slip knot, czyli zaciskającą się pętelkę, przekładamy ten luźny koniuszek tutaj na górę, tak żeby nam skrzyżował się. Wkładamy nasze dwa palce, tak jakbyśmy chcieli coś złapać. Wkładamy tutaj od spodu, tak, i łapiemy tą nitkę. Łapiemy tą nitkę. Teraz łapiemy ten koniec i ten koniec razem i zaciskamy, tak? O. Zaciskamy. I mamy pęczek, pętelkę, która, jak założymy na drut, to możemy ją sobie tutaj ładnie zaciągnąć i ona się nam zaciśnie do odpowiedniego rozmiaru, czyli do rozmiaru drutu. Teraz sobie bierzemy drut w lewą rękę i będziemy rozpoczynali nasze nabieranie oczek metodą Knitted Caston albo metodą dziergana. Już pokazuję, jak to wykonujemy. Tutaj mamy ten krótki koniec. W tej metodzie nie musimy sobie odmierzać, jaką długą nitkę bierzemy, ponieważ nitka, z której nabieramy oczka, to jest nitka od kłębka. Więc aby rozpocząć nabieranie, wkuwamy się naszym prawym drutem w to oczko pierwsze, w tą naszą pętelkę, od lewej do prawej. I nabieramy sobie oczko. Wyciągamy po prostu tą nitkę w ten sposób. I ona jest tutaj taka skrzyżowana, tak ma być. I wkładamy ją na drut. Zaciskamy sobie. Zaciskamy sobie, żeby ta pętelka była na drucie ładnie. I teraz to samo wykonujemy w to nowo powstałe oczko, czyli wbijamy się od lewej do prawej, wyciągamy tą nitkę od kłębka, wyciągamy, wyciągamy, wyciągamy i ona nie jest skrzyżowana, widzicie? Ona musi być skrzyżowana, czyli robimy ten ruch takiego skrzyżowania jej i zakładamy na drut i zaciskamy. I mamy już trzy oczka nabrane. I tą czynność powtarzamy, aż nabierzemy odpowiednią ilość oczek. Czyli w nowo powstałe oczko wbijamy się, podbieramy nitkę od kłębka, wyciągamy ją przez to oczko, wyciągamy, przekręcamy, żeby te nitki były skrzyżowane i zakładamy na drut. I zaciskamy sobie. I mamy cztery oczka dobrane. Pokażę Wam to jeszcze ze dwa razy. Wyciągamy. Tutaj sobie oczywiście naciągamy te oczka, żeby nie były za luźne na drucie. Wyciągamy pętelkę, przekręcamy i wkładamy na drut. I jak można sobie to ułatwić, żeby szybciej nabierać te oczka? To można, nim zaciśniecie to nowo nabrane oczko, już sobie włożyć ten drut. I wtedy zacisnąć sobie to razem z tym drutem. Widzicie? I już mamy gotowy ten drut w tym właściwym miejscu, żeby podebrać znowu nitkę. Czyli wyciągamy sobie. Teraz ja sobie tutaj zaciągam te oczka, które już mam na drucie. Przekręcam tą pętelkę, wkładam na drut. I nim ją zacisnę, wkładam sobie tutaj już ten następny drut. I już jestem gotowa na następne oczko. Czyli podbieram, przekręcam, nakładam, zostawiam sobie ten drut tutaj i podbieram następny. Oczywiście możecie sobie zrobić to oczko tak, wyjąć drut i włożyć z powrotem na początku, ale później jak się wprawicie, to jest właśnie bardzo dobry sposób, żeby sobie od razu ten drut tutaj zostawiać, bo wtedy
szybciej po prostu idzie nabieranie tych oczek. Widzicie? On zostaje od razu. I tym sposobem mamy nabrane nasze oczka metodą dziewiarską albo knitted cast on. Wygląda tutaj tak. Ten łańcuszek, który powstaje nam, ten brzeg, wygląda w ten sposób. Bardzo prosta i bardzo użyteczna metoda.